webinarów na temat otwartych zespołów edukacyjnych. Ja się nazywam Karolina Grodecka. Pracuję na co dzień w Centrum E-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej. I dzisiaj przychodzę do Państwa z webinarem, który jest zatytułowany Efektywne wyszukiwanie otwartych zespołów edukacyjnych. Chwilka przerwy technicznej. Widzę na czacie, że informacje są, że nie ma dźwięku albo słychać mnie bardzo źle. Czy dalej tak jest? Ja sobie spróbuję podgłośnić mikrofon. Czy teraz lepiej? Część z Państwa jest w porządku. Okej, jest, mikrofon jest zupełnie, już więcej się nie tak podgłośnić, więc powinno, mam nadzieję, że to wystarczy. Dobrze, słychać, okej. W takim razie, po co się w ogóle dzisiaj tutaj spotkaliśmy? Założyłam sobie, że celem dzisiejszego spotkania będzie to, aby kończąc ten webinar, mieli Państwo podstawową umiejętność wyszukiwania oraz selekcjonowania otwartych zespołów edukacyjnych, które są dostępne w sieci i które mogą być przydatne dla Państwa w kontekście prowadzonych działań na uczelni, związanych z nauczaniem, z kształceniem, z dydaktyką. I w rezultacie webinaru mam nadzieję, że uda nam się zrealizować ten cel i w efekcie, jak skończymy, będą znali Państwo najpopularniejsze wyszukiwarki otwartych zespołów edukacyjnych. Będą znali Państwo serwisy i repozytoria otwartych zespołów edukacyjnych na poziomie akademickim oraz potrafili efektywnie wyszukiwać te zasoby w zależności od typu, czyli w podziale na grafikę, wideo, audio, podręczniki, animacje, różnego typu materiały, które mogą się przydać Państwu do zajęć albo innych działań naukowo-dydaktycznych. I wreszcie będą Państwo potrafili wyszukiwać takie zasoby, które do tych zajęć się nadają idealnie i które je wzbogacają, te, które oszczędzą Państwu czas, tak żeby nie trzeba było robić ich samodzielnie, ale takie, które będzie można wykorzystywać na różnym poziomie i do różnych celów. Dobrze, więc to są założenia na dzisiejsze spotkanie. O czym zatem będzie? Postarałam się troszkę usystematyzować to, co już się wcześniej pojawiło na webinarze z Kamilem, czyli na webinarze wczorajszym. I to, o czym chciałam Państwu przede wszystkim powiedzieć, czyli zasoby związane z materiałami, które są tworzone przez akademików dla akademików. Więc na początku zaczniemy od wyszukiwarek ogólnych. Następnie takich wyszukiwarek, które też pozwalają na zawężenie wyszukiwania do grafiki, wideo oraz audio i muzyki. I to będzie taki wstęp. Natomiast w drugiej części chciałabym się skupić na tym, aby pokazać Państwu różne miejsca, w których można znaleźć ciekawe zasoby, które zostały stworzone dla edukacji, czyli nie po prostu grafika, nie po prostu wideo, które można wykorzystać w kontekście edukacyjnym, jak ma się na to jakiś fajny, kreatywny pomysł, ale konkretne zasoby edukacyjne, które zostały napisane przez nauczycieli, dla nauczycieli do dalszego wykorzystania. I też tutaj wskażę kilka przykładów, gdzie szukać, w jakich serwisach szukać zasobów przeróżnych, na przeróżne tematy, jak i gdzie szukać nagrań wykładów oraz tutoriali, gdzie szukać otwartych e-podręczników, jak szukać symulacji i animacji, jak docierać do książek naukowych, które są dostępne w sieci, które zostały zdigitalizowane i wreszcie jak docierać do pełnych kursów online. Mam nadzieję, że nam starczy czasu. Jest to dość obszerny kawałek internetu, który dzisiaj sobie prześledzimy. Z informacji organizacyjnych jest z nami Kamil Śliwowski, który był z Państwem wczoraj i dzisiaj role się zmieniły. On jest na czacie, ja dzisiaj Państwu opowiadam, więc gdyby były jakieś pytania, to oczywiście można zadawać je na bieżąco i jeżeli nam starczy czasu, mam nadzieję, to również na końcu będziemy zbierać pytania i odpowiadać albo tutaj, albo mailowo, jeżeli tych pytań będzie więcej. Dobrze, to przejdźmy w takim razie do konkretów.
Mianowicie z poprzednich webinarów, podejrzewam, że podczas webinaru z Arkiem Tarkowskim, wiedzą Państwo, że otwartych zasobów edukacyjnych jest tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mogą to być zasoby, które są takimi zasobami jednostkowymi, takimi elementarnymi na bardzo podstawowym poziomie, na przykład zdjęcie, na przykład wykres, czy hasło ze słownika, czy hasło z encyklopedii, jakiś materiał źródłowy, jakaś grafika. I tych zasobów jest bardzo dużo, bardzo, bardzo, bardzo w wielu miejscach. I najczęściej te zasoby są wykorzystywane na przykład do tego, żeby wzbogacić prezentację, żeby pokazać jakiś filmik, który będzie iskrą do dyskusji, na przykład na zajęciach. Ale z drugiej strony mamy też materiały, które są bardzo kompleksowe, takie jak całe kursy e-learningowe, audiobooki, całe podręczniki, z których również możemy korzystać w zależności od licencji. I te wszystkie zasoby tutaj zostały wymienione, pewnie nie wszystkie, ale te najczęściej, które najczęściej się pojawiają, i one są też dostępne na wielu różnych licencjach. Część z nich jest dostępna w domenie publicznej, część jest dostępna na licencjach wolnych, tych, o których mówił wczoraj Kamil, czyli licencja Creative Commons by, licencja Creative Commons uznania autorstwa na tych samych warunkach, albo też innych licencjach, które są troszkę mniej otwarte. Tak więc o tych zasobach, te wszystkie zasoby, które tutaj, rodzaje zasobów, które tutaj Państwo widzą, one się przewiną w dzisiejszym webinarze. Będę Państwu pokazywać przykłady takich serwisów, które dostęp do tych zasobów umożliwiają. Tak naprawdę aktualnie na licencji Creative Commons na 2014 rok jest bardzo dużo. Ten wzrost od momentu, kiedy w ogóle licencje Creative Commons zaczęły być popularne, jest bardzo duży. Proszę zauważyć, że w 2006 roku było to 50 milionów zasobów, w tym momencie mamy 882 miliony zasobów na różnych licencjach Creative Commons, ale ten wzrost jest aż 56-procentowy. Gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany sięgnięciem do tego raportu, to na dole jest link. Ta prezentacja również będzie dostępna później oraz nagranie, więc będzie można sobie sięgnąć i doczytać więcej informacji. Jeżeli chodzi o rozwój tych zasobów, to proszę zauważyć, że Ameryka Północna i Europa przodują, czyli jesteśmy również jako Polska jednym z dostawców największej liczby zasobów otwartych. Dostarczamy 34%, a Ameryka Południowa, Północna, przepraszam, aż 37 zasobów, wszystkich, które są dostępne na świecie, co oznacza oczywiście, że przeważająca większość otwartych zasobów jest dostępna w języku angielskim. Gdybyśmy chcieli to przełożyć na serwisy, w których te zasoby są otwarte, to mamy tak naprawdę 9 milionów różnych stron, które oferują materiały dostępne na licencjach Creative Commons. Tutaj mają Państwo wybrane tylko niektóre z dostępnych serwisów, takich jak YouTube, Wikipedia czy Flickr, to najbardziej popularne, z podziałem na ilość zasobów. Więc proszę zauważyć, że możemy czerpać z naprawdę olbrzymich zasobów, tylko trzeba wiedzieć, gdzie i jak szukać, ponieważ zasobów jest naprawdę dużo i bardzo różnych. W związku z tym musimy sobie odpowiedzieć na pytanie tak naprawdę, czego potrzebujemy. Gdyż czy potrzebujemy jednostkowej grafiki, czy potrzebujemy wręcz przeciwnie całego sylabusa kursu, którym chcemy się zainspirować. Ponieważ odpowiedź na to pytanie jest kluczowa w momencie, kiedy chcemy skierować nasze zapytanie wyszukiwawcze. Ponieważ jak dobrze zapytamy w odpowiednim miejscu, to mamy gwarancję tego, że uda nam się znaleźć to, czego potrzebujemy. I oczywiście nigdy nie jest tak, że znajdziemy zasób, to od razu tak, może nie ostrzeżenie, ale informacja też taka z doświadczenia, że nigdy nie uda nam się znaleźć zasobu, który nam odpowiada w 100%. Zawsze będziemy chcieli go w jakiś sposób mieć dostosować.
I też nie wszystkie zasoby będą nam na to pozwalać, ale na szczęście są zasoby na licencjach wolnych, takie, które pozwalają na adaptację. A ja adaptację będziemy jeszcze mówić sobie w przyszły wtorek, podczas webinaru kolejnego. Natomiast taka od razu informacja, że mimo, że mamy tych zasobów naprawdę 882 miliony zasobów, to nie wszystkie z nich możemy sobie dowolnie modyfikować. Zasoby otwarte są łatwo wyszukiwalne dzięki temu, że licencje Creative Commons, którymi są opatrzone, są zbudowane z takich trzech warstw. O tym mówił wczoraj Kamil, tak troszkę. Więc tylko na zasadzie uporządkowania te trzy warstwy licencji to jest tekst prawny, czyli rzecz zjadliwa dla tak naprawdę tylko i wyłącznie prawników, którzy się na licencjach, na prawie autorskim znają. I to jest tekst dla nich, który jest zrozumiały i czytelny. Dla nas, osób, które korzystają z zasobów i chcą to robić zgodnie z prawem, zgodnie z warunkami licencji, został przygotowany tak zwane podsumowanie, przystępne podsumowanie, czyli tekst, który mówi nam jasno o tym, co możemy robić z danym zasobem, a czego nie możemy robić, jakie musimy warunki spełnić. No i wreszcie mamy tekst, który jest wersją czytelną dla komputerów, i to właśnie dzięki temu możemy te zasoby dobrze wyszukiwać. Jeszcze jedna ważna informacja w tym momencie jest taka, że zasoby, które są dostępne w tak zwanej domenie publicznej, o której też wczoraj opowiadał Kamil, nie mają takiego standardu opisu w tym momencie i po prostu trzeba w wielu przypadkach trzeba wiedzieć, w którym miejscu szukać otwartych zasobów na domenie publicznej, czyli takich, do których wygasły prawa autorskie majątkowe, żeby je znaleźć. Trzeba wiedzieć, które to są miejsca, jakie to są serwisy. I o nich też dzisiaj oczywiście będziemy. Dobrze, więc to był tytułem wstępu. Chciałabym przejść teraz do tej pierwszej części naszego webinaru związanego z narzędziami, którym są wyszukiwarki ogólne. Oczywiście wyszukiwarki ogólne pozwalają nam na stopniowanie, zawężanie. Wyszukiwarką ogólną jest na przykład Google, wyszukiwanie zaawansowane, z którego widziałam, że część z Państwa korzystała przy rozwiązywaniu pracy domowej. Wczoraj też była o tym krótko mowa. I trzeba mieć świadomość tego, że wszystkie zasoby, które są dostępne przez wyszukiwarki, są dostępne w internecie jako materiały online. Mają różne poziomy otwartości i to się przekłada na to, co możemy z tymi zasobami zrobić. I gdybyśmy chcieli to odnieść do praw, do swobód, którymi my dysponujemy, to można byłoby to przenieść na taką piramidę, którą widzą Państwo na prezentacji. I na samym dole, na czerwono, widzą Państwo, że są to materiały, które są wszelkie prawa zastrzeżone, czyli te wszystkie, które mają copyright w kółeczku, znaczek. I to są takie publikacje, których możemy wykorzystywać na zasadzie wspólnego użytku, albo osobistego, albo edukacyjnego, instytucjonalnego. Kolejnym poziomem są te zasoby, które mają znaczek w licencji, nie pozwalają na korzystanie komercyjne i nie pozwalają na adaptację. I to są różne zasoby, na przykład zasoby Akademii Kana. Więc te materiały tylko w dowolnym stopniu możemy je wykorzystywać. No i wreszcie mamy zasoby, które są zupełnie otwarte na wolnych licencjach, czyli sama góra piramidy. Takie zasoby jak na przykład Wikipedia, które możemy dowolnie wykorzystywać. I trzeba mieć świadomość, że w momencie, kiedy wykorzystujemy materiały, je wyszukujemy, możemy dotrzeć do różnych zasobów pod kątem otwartości prawnej i w różny sposób będziemy mogli je później wykorzystywać. Różne narzędzia, o których dzisiaj jest mowa, pozwalają na zawężanie bądź rozszerzenie wyników wyszukiwania właśnie do tych stopni otwartości, które tutaj widzą Państwo. Więc gdybyśmy zaczęli od wyszukiwarki Google, czyli tej najbardziej znanej, wyszukiwania zaawansowanego, jest tam pole, na samym dole, jak przejdą Państwo do formularza, tak zwane pole do użytkowania.
I tam możemy wybrać sobie kilka opcji. Jedną z opcji, która jest oczywiście polecana przez Koalicję Otwartej Edukacji, która oferuje największe swobody użytkowania, jest ostatnia opcja, która jest zaznaczona na zrzucie ekranu na czerwono, w czerwonej ramce. To jest tak zwane do swobodnego użytku, udostępnienia lub modyfikowania, również komercyjnego. Więc tutaj mają Państwo wszystkie zasoby, które znajdują się na licencji uznania autorstwa na tych samych warunkach albo domena publiczna. Więc gdy zawęzimy sobie wyszukiwanie do tego ostatniego pola, to takie zasoby powinny w wyszukiwarce zostać nam wyświetlone. I tutaj mają Państwo skróty poszczególnych nazw licencji, w zależności od tego, jaką licencję zaznaczą, takie wyniki powinny się pokazać. Czyli na przykład, jeżeli wybralibyśmy sobie drugą od góry opcję do darmowego użytku lub udostępniania, mielibyśmy tutaj zasoby, które nie pozwalają na modyfikację i nie pozwalają na przykład na wykorzystanie komercyjne. Więc zakładam, że ten formularz jest Państwu znany. Wczoraj też na pytanie Kamila, czy znają to Państwo, bardzo dużo osób powiedziało, że oczywiście to jest wręcz podstawa, więc nie będę też tutaj poświęcać zbytnio dużo czasu na omawianie, tym bardziej, że za chwilę jeszcze do tego będziemy praktycznie wracać. Drugą wyszukiwarką, tak zwaną multi-wyszukiwarką, jest wyszukiwarka Search Creative Commons.org. To jest wyszukiwarka, która została napisana, zbudowana i udostępniona użytkownikom internetu przez Creative Commons. Jest to tak zwana multi-wyszukiwarka, ponieważ ona skupia różne bazy, w których otwarte zasoby edukacyjne są publikowane. Na przykład mamy tutaj podpiętą możliwość wyszukiwania dla Flickra, dla Google'a, Google Grafika, dla serwisu Yamendo z muzyką, dla serwisu YouTube z filmami, dla serwisu CC Mixer też z muzyką, z różnymi próbkami dźwięków. Więc te elementy możemy przeszukiwać za pomocą tej multi-wyszukiwarki. Możemy sobie zaznaczyć dokładnie, który serwis chcemy przeszukiwać, które serwisy chcemy przeszukiwać i po prostu za pomocą jednego narzędzia przeszukiwać kilka jednocześnie, niż jakby samodzielnie przechodzić do tych poszczególnych. Na górze tutaj być może Państwo, dzięki Kamil za linki do tych wyszukiwarek. Tutaj na górze, gdzie jest strzałeczka żółta, znajdują się prawa do wyszukiwania, więc w tym miejscu określamy sobie, na jakich warunkach chcemy, na jakiej licencji chcemy, żeby nam wyszukiwarka pokazała zasoby. Więc tutaj są dwie opcje. Możemy wykorzystać do celów komercyjnych, bądź modyfikować, adaptować lub wykorzystywać. Więc to są takie dwie opcje, które odpowiadają poszczególnym licencjom. Dobrze, i teraz zrobię chwilkę przerwy, ponieważ wszystkie te linki, które tutaj dzięki Kamilowi mają Państwo na czacie, ja też zebrałam w dokumencie, tak żeby mogli Państwo sobie na bieżąco do niego zaglądać i klikać. Tutaj na czacie wkleję link. Tam są zebrane wszystkie linki do wszystkich repozytoriów i wyszukiwarek, o których dzisiaj już była mowa i będzie mowa. Więc w tej samej kolejności, w której ja mówię, tak więc mogą sobie Państwo od razu po prostu na nie klikać i w międzyczasie po nich buszować. Ok. Dobrze, teraz chciałabym zaprosić Państwa do bardzo krótkiego testu. Mianowicie chodzi mi o porównanie dwóch rzeczy. Proszę sobie otworzyć wyszukiwarkę Google i bez określania kwestii związanych z prawem użytkowania, czyli w formularzu wyszukiwania zaawansowanego nie należy niczego określać, proszę sobie wpisać nazwisko, imię Czesław Miłosz. A następnie w drugim oknie otworzyć sobie wyszukiwarkę Google zaawansowane wyszukiwanie i również wpisać Czesław Miłosz, ale włączyć filtr licencji, tak jak widać na zrzucie, czyli oznaczone do ponownego wykorzystania z modyfikacją.
I prosiłabym o odpowiedzi, jak Państwo porównacie pod kątem wizualnym, informacyjnym, co tak naprawdę się różnią te wyniki. To nie musi być wyszukiwanie grafiki, chodzi mi o zwykłe tekstowe zasoby strony, najzwyklejsze wyszukiwanie. Dam tutaj sekundkę na to, żeby Państwo zdążyli sobie to porównać. I dosłownie kilka prosiłabym o kilka odpowiedzi na czacie. Jakie są obserwacje? Pierwszą osobę, która pisze. Super. Pan Marcin słusznie zauważa, że z licencją są to głównie odwołania do Wiki, czyli tak naprawdę głównie do Wikipedii. Jeżeli Google ma tą opcję, tą możliwość, że zawsze, jeżeli wyszukujemy tylko i wyłącznie zasoby tekstowe, to i tak na dole pojawiają nam się odwołania do grafiki albo na początku. Tak więc te grafiki też znajdują się, zazwyczaj są to grafiki w przeważającej mierze właśnie z Wikipedii, czy też Wikimedia Commons, która jest repozytorium Wikipedii. Więc od razu widzą Państwo tą różnicę, że w momencie, kiedy wyszukujemy z pewnym filtrem licencji, podaje Google dobrze to interpretuje, czyli zasoby Wikipedii zostały tutaj bardzo dobrze opisane pod kątem właśnie tego tekstu, który jest czytelny dla komputerów, czyli ta trzecia warstwa licencji została tutaj bardzo dobrze zagospodarowana i Google dobrze rozpoznaje, dobrze indeksuje, dobrze rozpoznaje te zasoby, które są otwarte. Natomiast zasoby, którego Państwo nie określili żadnego filtru, to są po prostu materiały, które są dostępne w publicznym internecie, do których prawa autorskie są zazwyczaj chronione, czyli znaczy po prostu są one objęte pełnym, tradycyjnym tak zwanym copyrightem, tak? Czyli można je wykorzystywać oczywiście, ale w ramach dozwolonego użytku edukacyjnego bądź dozwolonego użytku osobistego, jeżeli chcielibyśmy wykorzystać jakiś taki zasób, który nie ma określonych kwestii związanych z licencją. Tak, i tutaj Pani Justyna zauważyła, że dużo mniej stron jest wyników z licencją Creative Commons. Tak, oczywiście to się zgadza. Natomiast też, jak Państwo pamiętacie, tą piramidę, też nie bez powodu zasoby, które były na czerwonym, czyli te na dole, były na dole nie tylko z racji logicznego wyjaśnienia, że są one zamknięte, ale też dlatego, że to trójkąt. I u podstawy podstawa była najszersza, największa. I gdybyśmy właśnie chcieli odnieść ilość zasobów otwartych w internecie do ilości zasobów, które są zamknięte, w kontekście prawnym oczywiście, to tych zasobów jest znacznie, znacznie więcej. Nie mam teraz danych, ile dokładnie jest wszystkich zasobów w internecie, chyba nie wiem, czy takie dane są, bo tych zasobów przyrasta z każdą sekundą pewnie tysiące. Natomiast stosunkowo zawsze materiałów na licencję Creative Commons jakichkolwiek będzie mniej. Dobrze, to w takim razie bardzo dziękuję za ten mini zadanko. W takim razie przechodzimy do wyszukiwania zasobów określonego formatu. I tutaj na pierwszy plan chciałabym opowiedzieć o grafice. Ten zrzut ekranu na pewno Państwo też bardzo dobrze kojarzą. Czy słychać mnie? Mam wrażenie, że zostało zamrożone wszystko. Bardzo proszę o sygnał na czacie, czy mnie słychać. Halo, halo. Ojej. Tak, słychać, dobrze. Uff, super, dobra. Zostałam zamrożona. Dobra, fajnie, dziękuję bardzo. W takim razie
Ten zrzut ekranu to jest oczywiście Google Wyszukiwanie Grafiki. I w przypadku wyszukiwania grafiki sytuacja jest jeszcze prostsza niż w przypadku wyszukiwania zasobów tekstowych zwykłych stron, ponieważ jeżeli przejdziemy sobie do wyszukiwania grafiki, od razu tutaj w tym miejscu mamy możliwość. To chciałam pokazać Państwu. Na samej górze pod polem wyszukiwania, o tutaj, od razu mamy narzędzia wyszukiwania i możemy kliknąć sobie na licencję tutaj i wybrać z tych samych pól, w których mogliśmy wybrać w formularzu wyszukiwania jakby zwykłych stron, także określone swobody tak naprawdę użytkownika, czyli co możemy zrobić z danym zasobem, które odpowiadają licencjom, poszczególnym licencjom Creative Commons. I znowu, gdyby Państwo sobie dokonali takiego porównania, po prostu nie będziemy tego robić z racji na uciekający czas, ale można sobie też przeklikać to w wolnym czasie. Wszystkie te zasoby, które tutaj widać, gdybyśmy najechali sobie myszką na jeden konkretny zasób, to pojawiłyby nam się w większości informacje o tym, z jakiego źródła została ta grafika tutaj zaczerpnięta. To byłyby zasoby w dużej mierze właśnie również z Wikipedii, z Wikimedia Commons, wraz z informacją, jakie prawo, jaka licencja temu zasobu, temu materiałowi towarzyszy. Okay. Kolejnym zasobem i też jednocześnie wyszukiwarką repozytorium jest Wikimedia Commons. Wikimedia Commons jest to jedno z lepiej opisanych, lepiej zażądanych repozytoriów z otwartymi materiałami graficznymi, ale także z materiałami źródłowymi, które zostały przekazane na przykład przez muzea czy biblioteki do Wikimedia. Tutaj w większości mamy do czynienia z zasobami, które są albo na wolnych licencjach, albo w domenie bocznej. W związku z czym nie możemy zróżnicować sobie wyszukiwania poprzez typ licencji. Natomiast jeżeli wejdziemy sobie do Wikimedia Commons, będziemy mogli wyszukiwać poprzez na przykład kategorie, które w bardzo dobry sposób porządkują zasoby. Natomiast samo wyszukiwanie mamy od razu widoczne po wejściu na stronę główną. Tak samo jak wejdą Państwo sobie tutaj na ten link, który zaznaczam, to wyszukiwanie będzie również możliwe poprzez określenie typu zasobu. Co jest bardzo fajne w przypadku Wikimedia Commons, że gdybyśmy chcieli ściągnąć sobie zdjęcie tego kapibara, to w momencie, kiedy naciśniemy ikonkę takiej strzałeczki w dół, której tutaj na tym zrzucie nie widać, ale jeżeli Państwo teraz są na Wikimedia Commons, można sobie to przetestować, to od razu pojawia nam się informacja, w zależności od tego, jaką mamy licencję, że albo możemy oznaczyć autorstwo, albo musimy oznaczyć autorstwo, w zależności od tego, jaka jest tutaj licencja. I co więcej, to jest jedna rzecz, ale co więcej, od razu możemy poprosić Wikimedia Commons, żeby nam powiedział, jak mamy to zrobić. Jak poprosimy poprzez kliknięcie Show me how, z tego co dobrze kojarzę, to od razu nam się pojawia informacja, którą możemy sobie skopiować i wkleić na przykład do prezentacji, czy do artykułu, czy do podręcznika, który piszemy, w którym jest napisane, kto jest autorem, jaka jest licencja, jakie jest to źródła. Więc to jest bardzo pomocne. W przypadku właśnie powoływania się na źródło nie trzeba pamiętać o tym, żeby zawrzeć wszystkie informacje, które są potrzebne do opisania takiej grafiki. Wikimedia Commons robi to po prostu za nas. Dobrze, w takim razie kolejnym zasobem repozytorium i też jednocześnie wyszukiwarką jest wyszukiwarka serwis Flickr.
I to jest największy z możliwych dostępnych serwis fotograficzny na świecie, w którym znajduje się według badań, które Państwu pokazywałam na początku, w 2014 roku określili ten zasób jako zasób, który liczy 307 milionów zdjęć dostępnych na różnych licencjach Creative Commons. Z jednej strony Flickr udostępnił bardzo podręczny wybór licencji, który jest tutaj na kolejnym slajdzie. Ja tylko sobie spróbuję to troszkę powiększyć. W momencie, kiedy wpiszemy cokolwiek w wyszukiwarkę, w pole wyszukiwania tutaj, na stronie głównej, zostaniemy przekierowani do strony z wynikami, gdzie od razu po lewej stronie będzie informacja, na jakiej licencji chcemy to wyszukać. I tam pojawiają nam się różne licencje, różne swobody, które odpowiadają oczywiście licencjom, i możemy dzięki temu zawężyć sobie wyszukiwanie do zasobów danej licencji. I jeszcze wracając do poprzedniego slajdu, możemy też przeglądać zdjęcia według licencji na stronie flickr.com połamane przez Creative Commons, i tam są, możemy po prostu przeglądać zdjęcia w zależności od tego, na jakiej licencji zaopublikowane są, podzielone na typy licencji. To już mieliśmy. Z racji tego, że działamy, że adresujemy te webinary do osób, które są przedstawicielami świata akademickiego, myślę, że przydatną wiedzą jest to, że istnieje coś takiego jak Biblioteka Ilustracji Wektorowych, tak zwany Clicker, gdzie bardzo często, nie wiem, jakie Państwo mają skojarzenia z klikami, ale skojarzenia są takie, dość taka pradawna ozdoba prezentacji PowerPoint bądź różnych dokumentów tekstowych, gdzie mało atrakcyjna. Natomiast tak naprawdę, czy teraz lepiej? Coś szumi? Lepiej, okej. Tak naprawdę bardzo dużo w tym momencie takich zasobów właśnie wektorowych pojawia się i jest do wykorzystania. Dlatego polecam ten zasób clicker.com, ponieważ tam znajduje się cała kategoria związana z clipartami właśnie dla na przykład nauk ścisłych albo nauk społecznych. Można je sobie bardzo fajnie filtrować. I co więcej, wszystkie te zasoby są na licencji Creative Commons Zero, w związku z czym nie ma potrzeby podawania, kto jest autorem takiego materiału, ponieważ autor się na to po prostu godzi. I bardzo często takie właśnie cliparty są wykorzystywane w prezentacjach albo w artykułach naukowych, albo w podręcznikach do ilustracji pewnych zjawisk, bądź jako ikonki, które nawzają czytelnika, studenta na pewne dane. Grafiki te są dostępne w formatach SVG, więc można je ściągnąć, dowolnie sobie je zmodyfikować, zmienić kolor, a sam serwis oferuje również możliwość narysowania grafiki i wgrania jej do serwisu, dzielenia się po prostu taką grafiką z innymi osobami. Więc mieliśmy zasoby graficzne. To jest wszystko, o czym chciałam Państwu powiedzieć, natomiast absolutnie nie wszystko, co istnieje w sieci. Jeżeli chodzi o bardzo dobry przegląd różnych zasobów graficznych, różnych repozytoriów, to na stronie otwartezasoby.pl, którą wczoraj również Kamil Państwu podsyłał, znajdą Państwo całą kategorię, gdzie są opisane bardzo szczegółowo, bardzo fajne zasoby graficzne, różnego rodzaju ikony w domenie publicznej, które można też wykorzystywać. Więc to był tylko niewielki przegląd tych, które uważam, że mogą być przydatne dla Państwa z racji nauczanego przedmiotu. Tutaj już dzięki Pani za link na dole otwarte zasoby przez zdjęcia i grafiki. Więc teraz przechodząc do kwestii związanych z zasobami wideo.
Jest taki raport, do którego link również mają Państwo na dole. To jest raport Building Understanding of Open Education z 2014 roku, w którym były robione badania, na podstawie których stwierdzono, że najczęściej wykorzystywanymi zasobami otwartymi są zasoby wideo. No, w sumie jest to bardzo liczny wniosek, z racji tego, że zasoby wideo bardzo ciężko przygotować. Są one bardzo czasochłonne, są do wykorzystania, są trudne do zrobienia i nagranie dobrego wykładu, dobrego filmu jest naprawdę, wymaga dużych nakładów czasu i wysiłku oraz także środków finansowych. W związku z tym te zasoby są najczęściej wykorzystywane. Parę lat temu serwis YouTube umożliwił wyszukiwanie oraz filmów na licencji Creative Commons, ale tylko jednej, mianowicie Creative Commons BY, czyli uznanie autorstwa. Jest to licencja, która jest licencją jedną z dwóch najbardziej otwartych. I takich filmów w serwisie YouTube znajduje się aż 10 milionów. I teraz nie jest to takie proste, żeby do nich dotrzeć. Trzeba po prostu po wyszukaniu na stronie głównej serwisu YouTube pojawi nam się lista wszystkich filmów i następnie tutaj, a w momencie, kiedy będziemy mieli listę wyników wyszukiwania, pojawi nam się opcja z tak zwanymi filtrami, gdzie będzie można wybrać, zaznaczyć licencję Creative Commons. Nie ma tutaj oczywiście możliwości wyboru, ponieważ jest tylko jedna licencja Creative Commons BY, więc gdy zaznaczymy sobie ten filtr, to automatycznie wyniki zostaną nam przefiltrowane przez tą konkretną licencję. Kolejnym serwisem, który w przeciwieństwie do YouTube'a umożliwia wyszukiwanie filmów, ale też publikowanie filmów na licencji, na wszystkich licencjach Creative Commons, jest na pewno Państwu znany serwis Vimeo, vimeo.com. I ten serwis umożliwia, w momencie, kiedy znowu wyszukamy sobie coś na stronie głównej, zostaniemy przekierowani do strony z wynikami i po lewej stronie na dole będzie możliwość zawężenia wyników wyszukiwania do konkretnej licencji. I tutaj mamy listę wszystkich licencji Creative Commons, które istnieją. I trzeba jednocześnie wiedzieć, że nie tylko, że zarówno Vimeo, jak i YouTube to są serwisy, w których można wyszukiwać zasoby i z nich korzystać, ale także są to platformy do tego, żeby te materiały tam publikować. Publikować i oczywiście wybierać taką licencję otwartą, która czy mniej otwartą, czy bardziej otwartą, która Państwu odpowiada. Tak więc to były dwa przykłady serwisów znanych, które pozwalają na szukanie filmów otwartych. No i wreszcie serwis, który oferuje naprawdę świetne, inspirujące wykłady, czyli TED.com. Tutaj być może jest on Państwu znany, ale może nie do końca jest wiadome to, że filmy te są dostępne na licencji Creative Commons. Jednak licencja ta jest dość restrykcyjna, ponieważ nie ma komercyjne wykorzystanie ani na adaptację, czyli na jakiekolwiek zmiany. Można po prostu te zasoby wykorzystać dowolnie, ale w takiej formie, w której publikuje je serwis TED.com. Natomiast ten serwis jest na tyle popularny i te zasoby są na tyle popularne, że sam TED uruchomił projekt otwartego tłumaczenia, czyli dodawania po prostu napisów w różnych językach. Więc jeżeli, mimo że nie pozwala, ten serwis nie pozwala na adaptację, czyli adaptacją jest również tłumaczenie, natomiast jakby sam serwis, sam dysponent praw autorskich, majątkowych godzi się na to, że to by są dostępne, są tłumaczone, a dzięki temu bardziej dostępne dla różnych użytkowników i taką możliwość po prostu wspólnego, otwartego tłumaczenia dopuszcza.
Jeżeli chodzi o kwestie związane z muzyką, to tylko jeden z wielu przykładów, jakie możecie Państwo odnaleźć w sieci. To jest serwis jamendo.com, czy też jamendo.com, w którym też jednocześnie można publikować, ale też przede wszystkim można wyszukiwać zasoby na wszystkich licencjach Creative Commons. Są to bardzo różne style muzyki. Możemy filtrować nie tylko poprzez licencję, którą tutaj widzą Państwo, wszystkie typy licencji, ale także możemy wyszukiwać poprzez język. Na stronie głównej możemy też włączyć filtr związany z wyszukiwaniem ze względu na nastrój, na typ muzyki, więc są to też zasoby, które można dowolnie wykorzystywać. No i wreszcie, tak jak już wspomniałam, więcej przykładów, więcej repozytoriów, jeżeli chodzi o typy, czyli mamy muzykę, mamy grafikę, mamy wideo, znajdą Państwo na stronie otwartezasoby.pl. Tam są poszczególne kategorie, które można po prostu zgłębić i znaleźć sobie materiały, które będą dla Państwa przydatne. To co omówiłam, to były zasoby na takim bardziej ogólnym poziomie, z racji tego, że Państwa jest bardzo dużo i reprezentują Państwo bardzo różne dziedziny, dyscypliny i wykładacie różne rzeczy. W związku z czym jakby taki ogólny krajobraz tego, gdzie można się udać, żeby znaleźć bardziej skrojonego dla Państwa potrzeby. Okay. W takim razie to była pierwsza część, w którym umówiliśmy wyszukiwarki ogólne i te, które pozwalają na dostęp do różnych typów zasobów. I teraz chciałabym, żebyśmy wspólnie zrobili sobie taki mini artykulik, w którym napisalibyśmy o metrze paryskim. Chodzi mi o to, żeby Państwo na czacie podesłali linki do jednego zasobu, który jest zasobem graficznym, który w jakiś sposób prezentuje metro paryskie i jest dostępny na licencji Creative Commons uznania autorstwa na tych samych warunkach, czyli CC BY SA. Żebyśmy znaleźli jakiś tekst o metrze paryskim oraz jakiś film na ten temat. Ja tutaj przełączę się na widok tablicy. Tutaj przygotowałam taki mały widok artykułu, naszego pierwszego artykułu. Więc jeżeli mogłabym Państwa teraz prosić o. Wystarczą mi trzy linki. Wszystkie natomiast zasoby muszą być dostępne na licencji Creative Commons uznanie autorstwa na tych samych warunkach, czyli CC BY SA. Mają Państwo linki do tych wyszukiwarek, tych miejsc, o których mówiłam. Jeszcze powtórzę raz link do spisu serwisów. I jeżeli mogłabym prosić o szybkie wyszukanie. Ok, ja już sobie otwieram. W takim razie mam pierwszy serwis. Aha, jest mapa, czyli to jest dokładnie to, nie dokładnie, to jest zdjęcie z mapą z tej samej stacji metra, którą ja grałam też do mojej prezentacji. Super, dziękuję. To ja tutaj już wklejam. A mam drugie zdjęcie świetnego metra w jednej ze stacji, chyba odnowionych. Okay, mamy dwa zasoby graficzne. Jeden jest z Wikipedii, drugi jest z serwisu, już zaraz sobie sprawdzę tylko jego licencję. Aha, tutaj mamy inną licencję niestety, ale myślę, że możemy też ją tutaj, ten zasób tutaj wkleić. Dobra, mamy kolejne graficzne, jeden na YouTubie, pani Ani.
Fajnie, bardzo fajnie, że film, który polecała Pani Ania, jest na licencji uznania autorstwa, więc od razu widać, że zastosowała Pani filtr wyszukiwania. I jeszcze jakiś tekst. Tutaj zaraz przejrzę sobie Państwa podpowiedzi i linki. YouTube. To jeszcze jakiś tekst bym prosiła o metrze paryskim, który jest kilku mocno uznania autorstwa na tych samych warunkach. Najprościej sięgnąć do Wikipedii oczywiście. Tak w celu podpowiedzi. Jest. Mamy coś. Ok, mamy w języku angielskim. Super. Wklejam. Mam nadzieję, że widzę Państwa tą tablicę. Na razie nie wygląda ona może bardzo reprezentatywnie i efektywnie. Natomiast chodziło mi o to, żeby pokazać Państwu, że te zasoby, które są dostępne w internecie na licencjach wolnych, można dowolnie wykorzystywać, można je łączyć. Oczywiście w zależności od tego, jaka to jest licencja, ale tutaj wszystkie te zasoby były na licencjach, które pozwalają na połączenie zasobów w jedną całość. I dzięki temu, że mamy te zasoby, mamy film, mamy zdjęcie, mamy grafikę, mamy tekst artykułu, tutaj pani Magda podesłała też tekst w języku polskim, więc super. Możemy w bardzo szybki sposób dokonać, zrobić po prostu coś, nadać jakąś nową wartość, zrobić nowe dzieło, którego jesteśmy autorem. Oczywiście takie zasoby muszą, nasz artykuł o metrze w Paryżu musiałby być opublikowany na licencji Creative Commons uznania autorstwa na tych samych warunkach, ponieważ dokonaliśmy po prostu połączenia różnych dostępnych zasobów, w związku z czym musimy też nasz artykuł opublikować na licencji wolnej. Natomiast proszę zauważyć, że kiedy wiemy, gdzie szukać i jak szukać, przepraszam, odbywa się to szybko, efektywnie i w krótkim czasie możemy wyjść z nowym utworem, z nową wartością, która powstała. Dobra, bardzo dziękuję w takim razie za te linki. Ja się postaram w jakiś to sposób graficzny nieco ładnie przedstawić, tak żebyśmy mieli jakąś pamiątkę po wspólnym spędzonym tutaj webinarze i wspólnym wyszukiwaniu informacji o metrze paryskim. Bardzo przepraszam. Ok, to w takim razie o czym teraz będzie? Przejdziemy do części drugiej, która dotyczy wyszukiwania otwartych zasobów dedykowanych dla edukacji. Powiem Państwu, gdzie szukać, jakie są ogólne serwisy, w których takie dedykowane dla edukacji materiały można znaleźć. Jak szukać nagrań wykładów, tutoriali, jak szukać otwartych podręczników, symulacji, książek naukowych i pełnych kursów online. Więc to jest plan na następne 35 minut. Jeżeli chodzi o pierwszy zasób, to mają tutaj Państwo link do serwisu OR Commons. I serwis ten jest jednym z pierwszych, jakie pojawiły się pierwszych, które zaczęły gromadzić otwarte zasoby edukacyjne. W momencie, kiedy w ogóle OR zaczęły być bardzo popularne. W tym momencie mogą Państwo przeglądać zasoby bardzo różne i filtrować je w zależności od tego, jaką dziedzinę, jaką dyscyplinę wiedzy Państwo reprezentujecie, na jakim poziomie Państwo uczycie i jakiego typu materiałów potrzebujecie. Czy potrzebujecie kwestii związanych na przykład ze studium przypadku, czy potrzebujecie jakiegoś testu, czy też potrzebujecie po prostu referencji, linków do materiałów związanych po prostu do materiałów, które można polecić studentom jako materiał do czytania, do zapoznania się. To jest serwis jeden z najstarszych, który umożliwia dostęp do bardzo wielu, bardzo różnych materiałów,
otwartych na różnych licencjach. Kolejną rzeczą jest serwis Orange Groove, do Orange Groove, który jest repozytorium uczelni zlokalizowanych na Florydzie, gdzie znajdują się również bardzo ciekawe zasoby, które można filtrować na poziomie edukacji wyższej. Jak wejdę sobie Państwa na stronę główną, tutaj po lewej stronie znajduje się Browse Higher Education Resources, a następnie zobaczą Państwo tutaj całą listę materiałów, które można dowolnie wykorzystywać. I co jest ciekawe w przypadku tego serwisu, to jest to, że zasoby te są łatwo przenoszalne, można je łatwo przenieść na różnego rodzaju e-learningowe platformy, na przykład Blackboard, na przykład platforma Desire to Learn, czy inne tego typu platformy, więc one są jakby w zachowanym konkretnym standardzie do wykorzystania. Oczywiście nie wszystkie, część są na przykład to są linki do materiałów dostępnych na licencji, na przykład na Google Drive, inne trzeba pobrać na dysk, ale znajdą się w nich również takie, które można łatwo zaadaptować do platform e-learningowych. Dobrze. Kolejną rzeczą jest forma biblioteka, agregator tak naprawdę bibliotek cyfrowych z Unii Europejskiej, czyli jest to biblioteka europalna. I jest to naprawdę znakomite miejsce, które naprawdę Państwu polecam. Jeżeli szukujecie ilustracje czy też materiały źródłowe, nie tylko historyczne, ale historyczne przede wszystkim, to jest agregator wszystkich zasobów bibliotek cyfrowych z Unii Europejskiej, w których z polskich zasobów znajdują się zasoby Polony, która jest prowadzona przez Bibliotekę Narodową, czy też Wielkopolskie Biblioteki Cyfrowe, Śląskie Biblioteki Cyfrowe i Jagiellońskie Biblioteki Cyfrowe. Więc to jest też coś podobnego troszkę do Creative Commons Search, o którym mówiłam na początku. Więc jest to miejsce, w którym mogą Państwo znaleźć różne materiały z poziomu jednego wyszukiwania. Tutaj mam nadzieję, że jest to widoczne. Niestety chciałabym troszkę powiększyć. O, jest. W momencie, kiedy wejdą sobie Państwo na stronę główną, możemy zmienić język na polski w prawym górnym rogu, a następnie poprzez wpisanie jakiejkolwiek frazy wyszukiwawczej, na przykład tutaj wpisałam Mickiewicz, dostałam tę listę wyników. I wreszcie pytanie jest takie, jakie prawa, co ja mogę z tymi materiałami zrobić. Tutaj po lewej stronie znajdują się różne opcje związane z właśnie prawem autorskim, czyli możemy konkretnie określić, jakiego typu materiału szukamy. Czyli na przykład, że szukamy materiałów tylko z domeny publicznej albo tylko na licencji Creative Commons. Jeżeli wiemy, prawda, co taka licencja znaczy. Natomiast jeżeli nie mamy takiej wiedzy tajemnej, to możemy wybrać tutaj pierwsze pole, o tutaj, what can I do with this resource? I tutaj możemy po prostu, chciałbym to wykorzystać do celów komercyjnych, chciałbym to modyfikować. To jest jakby bardzo uproszczony filtr, który nam pozwala w sposób szybki odsiać te elementy, które, te zasoby, z których w żaden sposób nie możemy skorzystać, i wyłowić te, do których nam zależy. Więc to był poziom europejski. Teraz przechodząc do poziomu, na poziom nasz narodowy, polski, to mamy dla tych osób, które reprezentują nauki humanistyczne, nauki, które w jakiś sposób współpracują ze źródłami, z starymi publikacjami, to świetnym miejscem jest Biblioteka Cyfrowa Polona, która jest prowadzona przez Bibliotekę Narodową. I większość zasobów znajduje się tam w domenie publicznej. I jest, ta informacja jest oznaczona bardzo wyraźnie w momencie, kiedy wejdziemy na konkretny zasób. I tutaj, jak Państwo zobaczycie na zrzucie ekranu, ta informacja znajduje się tutaj w polu prawa, jest napis domena publiczna. Wtedy wiemy, że taki zasób możemy dowolnie wykorzystywać. Niestety nie możemy w ten sposób w polu wyszukiwać poprzez określenie, czy mamy być to w domenie publicznej, czy nie, ale z poprzedniego webinarium wiemy, że
70 lat od śmierci twórcy musi upłynąć, żeby został przyszedł do domeny publicznej, a w wyszukiwaniu mamy możliwość określenia filtru czasu, kiedy utwór powstał, więc można ewentualnie, to wymaga nieco więcej wiedzy takiej historycznej i tak, kiedy ten materiał powstał i kiedy autor zmarł, ale w ten sposób można sobie też tutaj pomóc i poradzić sobie w tym, żeby dociec do materiału z domeny publicznej. A tak jak powiedziałam, bardzo dużo zasobów znajduje się w domenie publicznej właśnie w Bibliotece Polona. I co jeszcze oferuje fajnego Biblioteka Polona, to są kolekcje tematyczne, które są widoczne na stronie głównej. Jak sobie Państwo wejdą na stronę główną, to tam w bardzo fajny, graficzny sposób te kolekcje są zebrane i można też w ten sposób przeszukiwać same zasoby. Jeżeli chodzi o treści na poziomie takim wyszukiwania ogólnego, ja tutaj pozwoliłam sobie umieścić mój rodzimy, instytucjonalny projekt, z racji tego, że te zasoby, które są dostępne w OpenAGH, to są zasoby na poziomie akademickim, ale one są bardzo różne. Od kursów na platformie e-learningowej Moodle, poprzez PDF-y, poprzez zwykłe strony w HTML-u, czy też symulacje, czy po prostu książki w postaci stron w HTML-u. I tutaj zasoby są głównie kierowane do inżynierów. I te materiały są dostępne na licencji Creative Commons uznanie autorstwa na tych samych warunkach, nie, użycie niekomercyjne. I autorami są zarówno wykładowcy, jak i doktoranci, ale też najlepsi studenci. Więc jakby poziom jest tutaj językowy i to, jak te zasoby są napisane, jest też bardzo, bardzo odmienny. Niektóre są pisane przez studentów, dzięki czemu lepiej trafiają do osób uczących się. Inne są pisane przez wykładowców, ale tych zasobów są bardzo różne i z bardzo wielu tematów i dziedzin. Więc to jest przykład wielu zasobów, które są dostępne przez instytucje. Podobnie zasobem takim ogólnym są zasoby, które udostępniane są przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. I to są materiały do matematyki stosowanej, które powstały w ramach jednego z projektów europejskich i zostały udostępnione licencji, niestety takiej, która nie pozwala na ich adaptację, ale można je dowolnie wykorzystywać do celów niekomercyjnych w taki sposób, że korzystać, inspirować się, linkować do materiałów, które się tutaj znajdują, można je dowolnie wykorzystywać pod warunkiem, że ich nie zmienia. Więc to są zasoby, które przez Uniwersytet Warszawski zostały stworzone. I drugi przykład zasobu, który też został stworzony przez Uniwersytet Warszawski, to jest z kolei Wydział Fizyki, który opracował w ramach kapitału projektu finansowanego ze środków strukturalnych również materiały do fizyki, biologii i medycyny. Więc taki dość specyficzny przykład, natomiast są to materiały na Wiki. Są one dostępne na licencji Creative Commons uznanie autorstwa, więc można je dowolnie wykorzystywać. Tutaj troszkę na górze mają Państwo link do tego zasobu i w tym dokumencie na Google również ten link się znajduje. Jeżeli przeszlibyśmy do wykładów wideo, czy też instruktażowych filmów, czyli omówiliśmy te bardzo ogólne, bardzo zasoby, które te serwisy, repozytoria, które udostępniają materiały różne. Jeżeli chcielibyśmy przejść poziom niżej, czyli wyszukiwać tylko i wyłącznie materiały, wykłady wideo. Wybrałam tutaj kilka bardzo, bardzo ciekawych materiałów, repozytoriów, które takie wideo, wykłady bardzo dobrej jakości prezentują. Pierwszy z nich to jest Open Yale Courses, to jest platforma udostępniona przez Uniwersytet Yale, na której znajduje się szereg różnych kursów, do których zostały dopisane nagrania wykładów, które rozwijają, umożliwiają
ukończenia całego kursu dzięki wysłuchaniu właśnie nagrań wideo. Więc tutaj jest przykład jednego z kursu z chemii organicznej i jest cała lista 12, no jest ich też więcej, to jest tylko zrzut części wykładów, które można oglądać na serwisie YouTube, na odpowiednim kanale albo w serwisie iTunes. Więc to jest rzecz, którą zdecydowanie Państwu polecam. Są tam zarówno zasoby dla inżynierów, ale także z nauk nie tylko ścisłych, ale także humanistycznych, więc również każdy może znaleźć tam coś dla siebie. Drugim przykładem bardzo ciekawych, bardzo dobrych wykładów audio są materiały opracowane przez MIT. MIT, czyli jedna z czołowych uniwersytetów szkół wyższych, które kształcą inżynierów na świecie, był w ogóle pierwszym uniwersytetem, który otworzył swoje zasoby akademickie. Wszystkie te zasoby są dostępne na licencji Creative Commons, uznanie autorstwa na tych samych warunkach, ale użycie niekomercyjne, jak większość zasobów w Stanach. I umożliwiają również dostęp do naprawdę świetnych, bardzo dobrze nakręconych, bardzo ciekawych wykładów online, które możemy oglądać albo z poziomu strony, albo z poziomu kanału YouTube. I wreszcie przykład dość odmienny, ale moim zdaniem bardzo ciekawy, który pokazuje, projekt nazywa się Global Lives Project i pokazuje on nagrania tego, jak wygląda życie w innych kulturach. Wydaje mi się, że dla osób, które prowadzą jakieś wykłady związane właśnie z kulturoznawstwem albo z antropologią. Tego typu wykłady, znaczy nagrania, to są często bardzo długie, 24-godzinne filmy ukazujące życie na różnych rejonach świata, o których można czytać, o których można też jeździć, ale wiadomo, że to zajmuje czas i nie zawsze jest to możliwe. Ale te materiały tutaj są naprawdę bardzo fajnym przykładem. Materiałem, który można wyświetlić na wykładzie jako element do dyskusji. Można powiedzieć studentom, żeby obejrzeli je sobie w domu, oczywiście nie w całości, ale w jakichś tam fragmentach, żeby je przeanalizowali i na tej podstawie możemy przeprowadzić jakąś dyskusję na wykładzie czy ćwiczeniach. Więc to są bardzo ciekawe i dość unikatowe materiały w świetnej jakości do obejrzenia. Następnie wykład, nagranie, przepraszam, które jest troszkę taką pewnego rodzaju animowanym przedstawieniem różnych procesów. Jest serwis Open Pediatrics i to jest biblioteka filmów animowanych i grafik, które ilustrują zagadnienia kliniczne związane z pediatrią. Dość niszowe, natomiast o tyle ciekawe, że po prostu przedstawiają różne kwestie związane z tym, w jaki sposób leczyć dzieci, jak to się odbywa w fajnych, krótkich, dobrze nakręconych filmach instruktażowych, które są animowane. I za ten projekt odpowiada Szpital Dziecięcy w Bostonie, który bibliotekę multimedialną opublikował niecałe 2 miesiące temu. Więc jest to rzecz dość nowa, bardzo ciekawa. I wreszcie, jeżeli chodzi o filmy, to polecam bardzo, być może znaną Państwu stronę Khan Academy, czyli Akademia Khana, która już parę lat temu doczekała się również wersji polskiej. Jest to zbiór bardzo ciekawych, krótkich, ale bardzo jasno przedstawionych filmów, zagadnień z nauk humanistycznych, sztuki, ekonomii, matematyki, które tłumaczą podstawowe zjawiska związane właśnie z tymi dziedzinami, różne procesy, wzory, zjawiska zachodzące w naturze, w przyrodzie, w fizyce. I zdecydowana większość tych zasobów tutaj udostępnionych, te, które są dostępne na stronie pl.kanakademii.org, są przetłumaczone na język polski, albo jest polski lektor, albo są polskie napisy.
Więc po tym, jak Khan Academy zrobiła naprawdę światową furorę w tym, jak uczyć odpowiednio, jak odpowiednio tłumaczyć bardzo zawiłe zagadnienia związane właśnie z, na przykład z chemią czy z fizyką, część tych materiałów została przetłumaczona na język polski, więc również polecam. Niektóre z tych zasobów bardziej nadają się na poziom szkolny, natomiast jeżeli uczą Państwo na przykład pierwsze lata studiów, kiedy bardzo często trzeba wyrównać poziom pomiędzy wiedzą ze szkoły, a wiedzą tą, którą student musi posiadać w pierwszym roku, te filmy można zdecydowanie polecać. Na przykład jeżeli chodzi o matematykę czy nauki ścisłe. Kolejnym przykładem polskich nagrań dotyczących znowu materiałów związanych ze naukami ścisłymi, przepraszam, jest cały zestaw nagrań, które zrobiła Politechnika Wrocławska, która dotyczy analizy matematycznej na poziomie pierwszym. I to są materiały, które są na serwisie YouTube. Pod tym linkiem znajdą Państwo listę wszystkich materiałów, które się znajdują, które Politechnika Wrocławska 2 lata temu opublikowała, właśnie pełny kurs z analizy matematycznej, który jest prowadzony na Politechnice Wrocławskiej w postaci nagrań i wideo. I teraz wreszcie coś, co nie dotyczy nauk ścisłych. To jest portal, który się nazywa wszechnica.org.pl. Są to materiały, które zestaw nagrań przeróżnych wykładów z różnych dyscyplin związanych na przykład z polityką, z przyrodą, z ekonomią, z tym, jak na przykład radzić sobie ze stresem, jak prezentować samego siebie. Więc to są materiały zebrane przez Wszechnicę i opublikowane wszystkie na licencji Creative Commons uznania autorstwa na tych samych warunkach. Więc można je dowolnie wykorzystywać. Znajdują się tam naprawdę ciekawe, na przykład Edwina Bendyka, różnego rodzaju nagrania z ciekawych konferencji, które mogą w fajny sposób posłużyć jako materiał właśnie jako taka iskra do wykładu, jako materiał, który wprowadza w temat, który jest materiałem do refleksji, do analizy. I to jest materiał, który właśnie głównie nauki społeczne, nauki humanistyczne tutaj mogą szukać materiałów, które są przydatne do wykładów, do zajęć. I wreszcie kwestie związane z kolejną rzeczą, więc nagranie wideo to jest jakby rzecz, którą w tym momencie kończymy, przykłady zasobów otwartych wideo. Oczywiście również tutaj standardowo odsyłam do serwisu otwarte.pl, gdzie również znajduje się kilka innych przykładów bardzo ciekawych serwisów z nagraniami wideo, na przykład kolekcja filmów kina indyjskiego, które też mogą dla części z Państwa być przydatne. Dobrze, więc przechodząc teraz do kolejnej części materiałów, do których mogą Państwo sięgać. To jest część związana z otwartymi e-podręcznikami. I tutaj przede wszystkim chciałam polecić trzy przykłady. Pierwszy przykład to są e-podręczniki Open Stats College, które tutaj mają Państwo na zrzucie ekranowym listę tych podręczników, które teraz są dostępne, czyli widzimy socjologię, widzimy biologię, algebrę, chemię, statystykę, która jest bardzo dobrym podręcznikiem, jednym z pierwszych, naprawdę świetnie napisanych. Więc mamy tutaj także podręcznik z historii. Wszystkie podręczniki są dostępne na licencji Creative Commons uznanie autorstwa, więc to są materiały do dowolnego wykorzystania, do adaptacji, do tłumaczenia, więc można naprawdę czerpać z tego bardzo dużo. One są tworzone przez pracowników Rice University. I
Można je przeglądać w różnych formatach, można je przeglądać na stronie internetowej, ale także pobrać w PDF-ie, pobrać w formacie EPUB, pobrać w formacie otwartym. Więc tutaj ta platforma oferuje wiele różnych możliwości czytania i korzystania z linków, tym bardziej, że są one najbardziej otwarte, jak mogą być pod kątem grafy. Drugim przykładem jest podręcznik, który jest serwis, który udostępnia podręczniki do wielu różnych, także do wielu różnych przedmiotów. Nazywa się Boundless. Boundless w tym momencie jest bardzo dynamicznie rozwijającą się platformą, a rozpoczął swoje działanie to był po prostu startup edukacyjny, natomiast poszedł w bardzo, bardzo dobrą stronę. Ma naprawdę bardzo wiele różnych możliwych, ciekawych opcji, poza oczywiście samymi podręcznikami, które są tworzone tylko i wyłącznie w oparciu o otwarte zasoby dostępne online. Czyli troszkę tak jak robiliśmy w przypadku naszego artykułu o metrze paryskim, tak tutaj właśnie powstają podręczniki w oparciu o te zasoby, które istnieją. W momencie, jak kliknęli sobie Państwo na jakąkolwiek kategorię, na przykład na chemię, i wybrali jeden z podręczników, to pod każdym rozdziałem podręcznika znajdują się informacje o tym, jakie materiały zostały wykorzystane, żeby dany rozdział powstał. Więc nie tylko mamy alternatywę w stosunku do drogich podręczników w Stanach Zjednoczonych, co w przypadku Boundless i właśnie jakby rynku, do którego oni skierowali swoją ofertę, jest świetnym rozwiązaniem, ponieważ studenci nie muszą płacić za te podręczniki. Tak, z drugiej strony mamy jeszcze referencje do różnych materiałów otwartych, które zostały wykorzystane w tych serwisach. Więc bardzo, bardzo polecam również zapoznanie się z tym materiałem. Co więcej, jeszcze sama platforma Boundless oferuje możliwość zalogowania się jako osoba, która naucza, czyli jako nauczyciel. I tam mamy od razu możliwość kopiowania sobie treści podręcznika i jej adaptacji, dokonywania zmian, robienia sobie swojego własnego podręcznika z modułów, które są dostępne. Tak więc to jest jeszcze dodatkowa wartość tego serwisu, że nie tylko pozwala korzystać, czytać i pobierać, ale także budować coś własnego. Dobrze. Kolejnym przykładem, trzecim przykładem serwisu, który tworzy podręczniki, jest nasz tutaj lokalny AGH-owski serwis, który nazywa się OpenAGH e-Podręczniki. I w tym momencie jest to serwis, który polega na tworzeniu e-podręczników dla inżynierów. W tym momencie mamy dostępną fizykę oraz matematyka jest w opracowaniu, w przygotowaniu także chemia. Wszystkie te treści, które się tutaj znajdują, są dostępne na licencji Creative Commons uznanej autorstwa na tych samych warunkach. Tak więc mogą z tego Państwo dowolnie korzystać. I idea jest również taka, że treści, które są tutaj dostępne, są podzielone na małe moduliki, tak aby każda osoba, która chciałaby ułożyć swój własny podręcznik z dostępnych modułów, będzie mogła to zrobić troszkę podobnie ideowo jak w przypadku Boundless, który też pozwala na łączenie, na modyfikowanie swoich zasobów. Tak tutaj w przypadku OpenAGH także taka możliwość jest dostępna. Dobrze, w takim razie przechodząc, to były przykłady trzech serwisów dotyczących e-podręczników. I kolejnym przykładem świetnych zasobów, które można wykorzystywać, są interaktywne symulacje, które są opracowane przez University of Colorado. I to są symulacje, które pokazują zależność poszczególnych zjawisk. I tutaj mamy różne dziedziny. Mamy biologię, chemię, mamy nauki o Ziemi, mamy matematykę, mamy fizykę. Te symulacje możemy oglądać online. Wszystkie są dostępne na licencji Creative Commons uznanie autorstwa. Możemy je pobrać i
zaembedować na przykład opublikować na jakimś kursie learningowym, który prowadzimy, albo możemy zaembedować na naszą stronę, nasz kurs, nasz otwarty materiał, który mamy gdzieś w sieci. Co więcej, są one tłumaczone na różne języki i bardzo dużo zasobów, bardzo dużo tych symulacji znajduje się także w języku polskim, co jest świetne. Jakościowo one są bardzo fajne, można zmieniać parametry, wpływać na to, jak dany człowiek reaguje na przykład na światło, jak reaguje jego mózg na światło. To jest taki akurat przykład na zrzucie. Więc naprawdę świetna rzecz, która jest opracowana w standardzie HTML5, więc jest to jeden z nowszych standardów, dzięki czemu możemy je dowolnie wykorzystywać. I z racji tego, że przygotowanie takiej symulacji jest bardzo czasochłonne, bardzo pracochłonne i też kosztochłonne, jest to jeden z ciekawszych zasobów, z którego można dowolnie korzystać, tym bardziej, że licencja jest najbardziej otwarta. Dobrze, teraz przechodząc już kończąc też, do dwóch przykładów serwisów, gdzie możemy dotrzeć do książek naukowych i popularno-naukowych. Na licencjach Creative Commons, które są dostępne w sieci. Pierwszy to jest serwis prowadzony przez Centrum Cyfrowe. Jest to Biblioteka Otwartej Nauki, która jest projektem otwierania dostępu do publikacji naukowych z dziedzin nauk humanistycznych. I tutaj znajdują się publikacje monograficzne i artykuły, które są opublikowane w dziełach zbiorowych z dziedzin humanistycznych. I zazwyczaj w zdecydowanej większości materiały, które tutaj znajdziecie Państwo, to są materiały, książki, które zostały wydane dawno temu, których natomiast nie można w żaden sposób, których po prostu już się nie wznawia. I zespół Centrum Cyfrowego po prostu udziela wsparcia autorom, którzy chcą wznowić swoją publikację, ją zdigitalizować i udostępnić na licencji Creative Commons w sieci. I dzięki temu takie książki, które są bardzo często bardzo dobrej wartości merytorycznej, dydaktycznej, naukowej, dostają drugie życie i są publikowane w sieci. Drugim takim serwisem jest serwis Otwórz Książkę, który jest z kolei prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego przy UW. I założenie jest bardzo podobne. Tutaj znajdują się książki, które już zostały wydane, ale nie wznawiane przez wydawnictwa. I tutaj jest nieco większa rozpiętość, jeżeli chodzi o zakres, ponieważ w Bibliotece Otwartej Nauki to są głównie książki z nauk humanistycznych, tutaj są książki z bardzo wielu różnych dyscyplin wiedzy, a także na wielu różnych licencjach. Jeżeli klikną sobie Państwo tutaj na jakąkolwiek kategorię, na przykład historię albo na socjologię, to pojawi się lista książek wraz z oznaczeniem licencji, na której jest, oraz możliwością pobrania książki w formacie PDF. I na zakończenie mamy jeszcze kilka przykładów otwartych kursów online, które także warto znać, warto wiedzieć, gdzie się udać, aby się inspirować i korzystać. O MIT już mówiłam w kontekście wykładów wideo, wykładów audio. Oprócz tego na MIT OpenCourseWare znajdziemy ponad 2000 zasobów na licencji z warunkiem wykorzystanie niekomercyjne. Tam są kursy, które są wyposażone o sylabusy, materiały, testy, ćwiczenia, wykłady w formie oczywiście audio, wideo, ale wykłady także w formie notatek. Więc naprawdę całościowy jakby przegląd tego, co się na kursie MIT wykłada, jak się wykłada. Wszystko to zostało udostępnione w 2002 roku i od tego czasu jest dostępne w otwarty sposób. I w ten sposób dzięki temu możemy z tego korzystać. I więc to jest naprawdę też świetne miejsce do tego, żeby się zainspirować, żeby linkować, żeby korzystać w wykładanych przez siebie przedmiotach. Kolejnym przykładem jest
Platforma z otwartymi kursami, która nazywa się Open Learning Initiative, jest prowadzona przez Carnegie Mellon University. Jest to platforma, w której znajdują się bardzo różne kursy e-learningowe. Wszystkie są dostępne na licencji Creative Commons na tych samych warunkach, użycie niekomercyjne. Natomiast problem jest z nimi taki, że dostępne są niestety tylko po zalogowaniu, mimo że są dostępne na licencji Creative Commons, to żeby zobaczyć, co jest w środku, trzeba się zalogować, ale dostęp do zasobów jest tutaj bardzo różny, zarówno ścisłe, jak i nauki społeczne, nauki humanistyczne. Można te kursy realizować na tamtej platformie, można od razu dostawać feedback od prowadzących, więc to też jest rzecz, z którą można się dowoli zapoznać. I jeszcze dość duży zasób, który jest tak naprawdę takim agregatorem różnych kursów online, które znajdują się w sieci, a mianowicie jest to platforma Open Education Consortium, który skupia zakładce Courses. Znajduje się lista wszystkich materiałów dydaktycznych, wszystkich kursów e-learningowych, które są oferowane przez członków tego konsorcjum. A członkami konsorcjum jest na przykład MIT, Stanford, Open University, Boston University, wiele, wiele innych. AGH jest jednym także z członków tego konsorcjum. Dzięki temu mamy dostęp do wszystkich światowych kursów, zasobów, które do tego konsorcjum należą i możemy je przeszukiwać zarówno pod kątem licencji, języka, jak i konkretnego przedmiotu. Dobrze, więc dobraliśmy do końca. Na szczęście udało mi się wyrobić w czasie. Mamy dosłownie 3 minuty na to, żeby przedstawić Państwu, jaka jest dzisiejsza praca domowa. Mianowicie zależałoby mi na tym, żeby znaleźli Państwo w sieci otwarty zasób, taki, którego licencja pozwala na modyfikację, czyli taki, który jest bez warunku ND, bez utworów zależnych, który się może Państwu przydać w pracy na uczelni. Tak jak wczoraj, chodzi nam o podanie linku do tego zasobu, ale chciałabym, żebyście Państwo zastanowili się, w jaki sposób możecie zmodyfikować ten zasób na potrzeby prowadzonych zajęć. Chodzi mi tylko o pomysł, czyli w jaki sposób, jaki macie pomysł na to, żeby ten zasób był bardziej przydatny, bardziej skrojony na Wasze potrzeby dydaktyczne, niż znaleźliście go w obecnym kształcie. Może to być na przykład tłumaczenie, może to być na przykład, nie wiem, adaptacja w sposób taki, że potrzebujemy wybrać sobie trzy pytania z testu, gdzie jest 10 pytań. To są tylko takie przykłady do inspiracji. Tak więc to jest zadanie na następny webinar, który będzie 19 maja o godzinie 17. To będzie już ostatni z cyklu takich merytorycznych webinariów. Później będzie jeszcze jeden webinar dotyczący podsumowania. Natomiast czas na wykonanie tej pracy domowej jest do niedzieli, czyli do 17 maja. I tutaj widzę na Skype'ie, przepraszam, na czacie informacje, żeby rozesłać to mailem. Tak jak w poprzednio, wyślemy link oraz instrukcję do tego, żeby tą pracę domową wysłać na maile wszystkich uczestników. Tak więc z mojej strony na dzisiaj to jest wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję, że Państwo zostali do końca. Mam nadzieję, że wszystkie te linki, wszystkie te zasoby, wyszukiwarki się Państwu przydadzą do pracy. I do zobaczenia 19 maja o tej samej porze. Bardzo dziękuję.